dobrych humorach jesteśmy na planie programu nowego Cudowne Lata. Cudowne. Cudowny czas za Wami, tych nagrań, ale tutaj mamy dwie drużyny, milenialsi i boomerzy. Pani Kasiu, czy Pani w ogóle wiedziała, co oznacza to słowo boomer? No, słucham różne podcasty, słucham młodzieży, mam sama córkę 14-letnią, w związku z tym... Mam nadzieję, że nigdy tak nie mówiła do Pani. Nie, nigdy tak do mnie nie mówi, ale miałam instrukcję obsługi, jak mam się zachowywać w tym programie, żeby nie robić z siebie niepotrzebnie boomersa, bo nim nie jestem, tak mi powiedziała. Więc starałam się jak mogłam, chciałam się dobrze bawić, natomiast jednak językowo jestem daleko z tyłu. Na przykład ona mnie instruuje, że jak piszę jej OK, to nie mam pisać OK, tylko OKI. Bo OK to znaczy jest tak na sucho, a OKI to jest, że miło. Że miło. To teraz ja się też czegoś nowego dowiedziałam, bo jak okazuje się... Oboje nie mieliśmy pojęcia. Nie mieliśmy. To jest bardzo fajne, co Pani powiedziała, bo sobie tak myślałem przed przyjściem tutaj na plan, czy jak Pani czasem patrzy na swoją 14-letnią córkę, to ma takie, ja w swoim wieku pewnie robiłam inaczej. Jak ten czas szybko płynie, jednak widać, że jest zmiana pokoleniowa. Jest zmiana pokoleniowa, ale nie lubię wypowiadać tych słów, bo one są wypowiadane przez lata i trochę są jak klątwa rzucana na te dzieci, więc staram się powstrzymywać. Wiem, że ja w jej wieku też robiłam różne rzeczy, musimy doświadczać. Na tym polega prawo tego wieku i nie mówię tych słów. A są takie rzeczy, których Pani jej zazdrości, których to my, Pani jako rodzic może nauczyć się od swojego dziecka? Nie zazdroszczę jej absolutnie niczego, bo my mieliśmy zdecydowanie lepiej, bez telefonów, bez social mediów. Mogliśmy porobić głupoty, mogliśmy podoświadczać, a teraz niestety wszystko jest online, więc naprawdę nie zazdroszczę jej tych czasów. Myślałem o takich innych cechach, na przykład o odwadze, którą teraz mają młodzi ludzie, o takim bezkompromisowości, o tym, że nie mają żadnych granic, że są obywatelami świata. Moi rodzice na przykład tak wcale nie mieli, byli skromni. Wiesz co, to w zależności od osoby, nie? Bo są też osoby, które są bardziej wycofane. Wiadomo, że macie otwarty świat bardziej niż my i macie więcej możliwości, co nie znaczy, że zawsze jest odwaga, żeby korzystać z tych możliwości. To, co jeszcze sobie patrzyłem dzisiaj przed dzisiejszym nagraniem, to takie nagłówki. To jest coś, co wydaje mi się w jakiś sposób może denerwować. Na przykład, co dziś robi Katarzyna Bugajkiewicz? Są takie artykuły, a wystarczy, proszę Państwa, zajrzeć na przykład na media społecznościowe i widać tam bardzo wiele rzeczy. Akcje charytatywne, live'y na temat kobiecości czy samorozwoju, ale także o Lubelszczyźnie, fantastyczne tak. rzeczy. A jednak mało jest tam aktorstwa. Dlaczego? Wiesz co, jest to aktorstwo, ale jakby teraz niczego nie wolno wrzucać na planie, nie wolno transmitować. Mamy seriale, w których ja wystąpiłam ostatnio, raczej nie możemy się chwalić tym, co robimy, więc robię, ale to albo jestem matką, albo jestem aktorką na 100%, więc wybrałam tą funkcję. Ja myślę, że za 2-3 lata, jak moja córka pójdzie w świat, wracam. Na pełnej. Faktycznie jest taki pomysł, to nie jest, bo czasami ludzie mówią, że to jest problem na przykład scenariusza, to jest po prostu problem czasu? Wiesz co, myślę tego, że się troszeczkę gdzieś na pewno wycofałam w jakimś momencie i potem jest trudniej wrócić, a też wyboru jakby repertuarowego, to w czym ja kiedyś grałam, ciężko przeskoczyć przez taki scenariusz, jaki miała Magda M. czy lekarze, więc no, czekam na taki idealny scenariusz, żeby się faktycznie zanurzyć w tym temacie, natomiast cały czas gram, bardziej lub mniej widoczna, więc cały czas coś się dzieje. Paweł Małaszyński powiedział w jednym z programów o Pani, że kurczę, Kaśka moim zdaniem jest w jakiś taki sposób niewykorzystana, że została postawiona w jakichś ramach i teraz właśnie trudno je przeskoczyć, o czym Pani też sama powiedziała. Tak. Pani ma takie poczucie niewykorzystania? Nie, to ja sama pozwoliłam na to, gdzieś wycofując się w jakimś momencie z tego biegu takiego bardzo intensywnego, bo jednak musimy pamiętać, że wejście w serial do jednej z głównych ról to jest wycięcie się z życiorysu no ileś tam miesięcy, więc no, musisz podjąć wyzwanie, czy to coś ci daje na przyszłość, czy to, że znikasz z domu na ponad 3 miesiące i córka cię nie widzi, to będzie z tego korzyść, czy dla kogo będzie korzyść, a dla kogo będzie gdzieś jakaś strata? Wszystko trzeba położyć na szali. A jak spotyka Pani widzów, to którą rolę taką wspominają najczęściej? Którym imieniem rzucają najczęściej? Krysia Tuchałowa, zróbmy sobie wnuka. Zdecydowanie. Z konferencji innej stacji, że nie chciałaś prowadzić pytania śniadanie, bo czekasz na taką propozycję, która będzie właśnie bardziej twoja. Tak, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy, inna energia.
A tu jest chyba taka energia że, odpowiednia dla mnie. Powiem Ci, że miałam tak w pierwszym dniu nagrań, który teoretycznie powinien być stresujący, a ja się jakoś w ogóle nie stresowałam. Miałam takie flow, czułam się wyluzowana i taka szczęśliwa, że tu jestem i że mogę to robić i fajnie. Właściwa tak, osoba na właściwym miejscu po prostu. Ale mimo wszystko przy pierwszej odpowiedzi użyłaś takiego czasownika, że trzeba było Cię zachęcać. Dlaczego więc? Czy na tej szali plusów i minusów po prostu gdzieś były jakieś obawy? Nie, to nie było tak, żebym jakoś kaprysiła, natomiast takiego słowa użył właściwie producent, który do mnie dzwonił, że dzwoni do mnie, aby mnie namówić wręcz na to. Pamiętam też właśnie z tej naszej ostatniej konferencji innej stacji telewizyjnej, że padło u Ciebie takie zdanie w związku ze współpracą z Telewizją Polską, że Ty miałaś tak ostatnio traumatyczne te 2-3 lata, że po prostu z pewnym dystansem podchodzisz do propozycji, które płyną właśnie z tej stacji. A jednak się udało. Co się zmieniło? Znaczy wiesz, no zmieniło się przede wszystkim to, jak zmienił się trochę chociaż nasz kraj i postrzeganie i to, jak telewizja teraz działa i co przekazuje. Myślę, że na przykład chociażby wiadomości są teraz obiektywne, więc zupełnie inaczej się to ogląda i to się zmieniło, no to się zmieniło. To się zmieniło, że nie jestem już obrażana regularnie w głównych wiadomościach i... Ale jest coś takiego, myślę, po tych 8 latach, że ludzie, którzy odwrócili się od tej telewizji, bo została im po prostu zohydzona, to nie jest tak, że teraz, wiesz, tak od razu łatwo jest z powrotem włączyć, nie? Ten kanał, że musi potrwać pewien czas, musi minąć i musimy na nowo się przyzwyczaić znowu do tego. Czy może trochę też zdobyć zaufanie widzów, bo jednak widzowie mają też swoje zdanie na pewne tematy. Myślę, że i zaufanie, ale też przyzwyczajenia. No to jest tak, że wiesz, no ja 5 lat nie prowadziłam, bo przecież z prowadzenia programów zostałam zwolniona już w 2019 roku. Ale chyba trochę tęskniłam za tym i poczułam to tutaj, że ja to lubię, no i że mi to chyba dobrze idzie i po prostu się w tym czuję, spełniam. I cieszę się, że wróciłam. Cieszę się, że znowu prowadzę program. I mam nadzieję, że ludziom też się spodoba. Myślę, że tak, jak widzieliśmy tutaj pewne konkurencje, to wydaje mi się, że to jest po prostu taki, wiesz, pewniak do sukcesu. Macie tutaj cudowny czas na planie i mamy program Cudowne Lata. O czym on tak naprawdę jest? Bo tu pojawiły się takie głosy w internecie, moim zdaniem niekoniecznie dobre, ale Ty powiesz nam to najlepiej, no. Że to jest takie Kocham Cię Polsko 2. Ja nie powiedziałabym, że to nie są dobre głosy, bo troszeczkę tak, bo jakby takie programy, w których jest konkurencja, trochę na tym właśnie samym polegają. Że są dwie drużyny, które między sobą konkurują. Natomiast Kocham Cię Polsko było tylko o Polsce i o tej miłości do kraju. A tutaj z kolei jest wojna pokoleń. Jest młodsza i starsza grupa. Milenialsi i boomersi. Boomerzy. Tak. Cała Polska się będzie uczyła tego słowa teraz na nowo. W ogóle powiem Ci, że my się wielu słów tutaj uczymy, których nie znaliśmy, bo na przykład milenialsi albo i to pokolenie Z, które tutaj przychodzi i jest w tej grupie milenialsów, też nas uczy słów, których używają. Ja na przykład kompletnie ich nie znam, bo boomerzy też ich nie znają. A z kolei nasi starsi uczestnicy opowiadają różne historie z dzieciństwa, ze swoich młodych lat i to są naprawdę piękne, wzruszające, inspirujące historie i wspaniale jest słuchać siebie nawzajem i uczyć się od siebie nawzajem, ale oprócz tych historii mamy też tutaj rozrywkę, bo śpiewamy, przypominamy sobie wielkie hity z lat tych naszych starszych uczestników z ich młodości, ale też hity obecne, które są, no i powiem Ci, że jest naprawdę wesoło. Czasami jest bardzo śmiesznie. Okej. Okay. Kasia przeszła. Damy radę. To jest taka wymiana trendów i doświadczeń międzypokoleniowa, na które czasami nie mamy też czasu w naszych rodzinach, a może warto byłoby tak właśnie się usiąść sobie i porozmawiać też właśnie w rodzinach, więc może po tym programie taką lekcję odbędziemy. Ależ oczywiście, ja myślę, że właśnie tak będzie, że jak będą nasi rodzice, nasi dziadkowie oglądać ten program, to pomyślą, aha, dobra, to jednak o to chodziło w tym, co Wnusia mi mówiła. Dokładnie. Bo no... To na koniec zapytam Cię o tę polszczyznę, o której mówiliśmy, która cały czas się zmienia. Czy Ty od swojej córki uczysz jakichś nowych słów? Czy ona Cię czasem potrafi zaskoczyć, bo już wchodzi w taki wiek, wiesz, nastoletni? Tak, Hania ma 12 lat i rzeczywiście czasem rzuci takim słówkiem, że ja w ogóle nie wiem, o co jej chodzi.
Natomiast ale tutaj, emisyjne, tutaj, mam nadzieję. Tutaj mogę się tego... Nie, no tak, oczywiście. Chodzi mi o te wszystkie takie zwroty, które, których teraz młodzież używa, których my kompletnie nie znamy. No na przykład, czekaj, jak było to, co dzisiaj się nauczyłam? FOMO. FOMO? Czyli, znasz to słowo? No wydaje mi się, że to jest coś takiego, że odczuwasz obawę, jeżeli gdzieś cię nie ma. No właśnie, a ja na przykład tego nie znałam. No to dowiem się z programu jeszcze więcej. Najważniejsze, żeby córka cię nigdy bumerką nie nazywała. Znaczy, akurat FOMO od córki nie usłyszałam, ale dowiedziałam się o tym dzisiaj. A czy córka mnie bumerką nazwie? No chyba jestem czasem bumerem. Nie jest. Nie dajcie w to uwierzyć sobie. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Sprawdźcie teraz wy, czy jesteście bumerami, czy milenialsami. Dokładnie. W cudownych latach od września w TVP. Dzięki. Dzięki.